Cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpie, witam was w 10 odcinku z Fear 2 Project Origin. 10 odcinek, może to będzie ostatni, zobaczymy. Bo poprzedni odcinek był bardzo długi, prawie 45 minut, więc nie wiem. Coś czuję, że to będzie ostatnia misja. Zobaczymy, to się okaże. Okej, okay. Mamy znaleźć wężową pięść w dalszym ciągu. Wow. Komputerki. Jaki system? Bill Gates'a nawet było stać na? Pewnie jakiś Windows 2000. Pewnie jakieś gówno. A tutaj co mamy? Strzykaweczki. Nie jestem pacjentem. Nie potrzebuję. Co ja tu robię? Co to za miejsce? What the fuck? Drukarka? Na chuj mi drukarka? Zaraz zobaczymy, co to się będzie działo. Nie podobają mi się te czerwone diody. I to też mi się nie podoba. Czyli tu się coś kroi ostrego. A, ty jesteś wężową pięścią. No, spoko. Dobra, mam iść na górę. Się tak rozejrzałem dobrze. Nie chcę, nie. Chcę mój karabin szturmowy. Wracamy do tego, co mam. Przełam zabezpieczenie w sektorze trzecim. Robi się gorąco. Okej, osiągnięte. Szybko. O, proszę. Nie mogło nam zabraknąć też przeciwników. Jebci. Tam jeszcze jeden nawala. Zdychajcie wszyscy. O, kamper. Ach, dostał. O kurde, ten chyba już przyszedł napakowany, tak. Ze strzelbą. Chwileczkę. Jeb mu. Dobrze. Na długo nie pożył. Co kurde, jeszcze was... Szty. Draniu. Ale pudłuje. No ile trzeba im wbijać tych pinezek, żeby one w końcu zginęły. O, dostał. Teraz mi się ładnie celnęło. Ej, co ostatni fragu? Ulżyło ci pineska na czoło? Chwileczkę, wezmę tą apteczkę. Aha, mam apteczek max. To dobrze. Trzeba bojowe dawać ammo. O, jest karabin szturmowy. Mało ammo do snajperki. Ja potrzebuję snajperki. Naprawdę epic broń. Pozbieramy jeszcze amunicję z karabinu szturmowego. I widzę, że można stąd tutaj bezpiecznie lub niebezpiecznie wyjść. To było efekt zaskoczenia. Nie powiem. Headshot. Tam jeszcze jeden kolega nam kampi. Tylko się boi wyjść z ukrycia. Zaraz go i tak, kurczę, wybijemy. O. Można przechylić sobie obiekt. Tak dla efektu. Rozglądamy się dokładnie. To ma być czysty. Lecz nie za czysty. Tak też może być. Dobra, ale biegniemy tutaj. Cichutko tu jest. Jeszcze jest cichutko, bo za chwilę może się coś ciekawego wydarzyć. Nie no, fajne są te drzwiczki automatyczne. Nie muszę wypieprzać tymi swoimi girami drzwi. Komputerek się zepsuł. Dostał laga na efekt gry Skyrima. No cóż. Jak takie systemy jak Windows 9.8 mają tu działać, to chyba coś z tym jest nie tak. Dobra. Ktoś tu kogoś separuje. Typy mnie zauważyły. Koledzy, widzę, że tutaj są czujni. I to aż za bardzo. Czemu nie mam celownika? Co do cholery? Lol, jaki był bug. Nie było celownika.
Jep. No kiedy wy zginiecie wszyscy? Ty, granatami będą rzucać. Co za tępe dzidy. No fajnie. Dobra, została mi teraz pineska. Przejąłem zabezpieczenie w sektorze czwartym. Dobra. Tutaj zdechło nam ładnie. Znowu karabin szturmowy mam. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Gówienko. Okej. Okay. Tu jakieś próbki, nie próbki. Lepiej tego tykać nie będę, bo jeszcze się czymś zarażę. Albo nawet gorzej. Mhm, okej. Okay. Tu zamknięte, wiadome. Tu też nie wbijemy. Nie bez powodu, bo zamknięte. Ale tak możemy wejść zawsze. Jakieś informacje. Nas to w ogóle nie dotyczy. Pierdoły. Zapal latarynkę. Bo oślepniesz. Może coś jeszcze tu znajdę. Takiego dość ważnego. A tu? Tu wbijemy? Ta! Pewnie, że wejdziemy. Przecież umiemy w końcu taki trochę parkour na poziomie. Chociaż nie, tu już byliśmy. A widzicie, zostaliśmy zmyleni. I to dość poważnie. To był błąd też. Mój. Dobra. Ale trzeba będzie zejść na dół, no nie? Nie będziemy tu bezczynnie, wiecznie siedzieć. Tu nie wbijemy, chociaż coś tam jest. No ludzie, no chodźcie tutaj. Nie po to trzymam broń w ręku, żebym, nie wiem, nią strzelał? No chyba właśnie po to, dlatego wymagam przeciwników. A tutaj taka pustka, tylko komputery, jakieś sektory. O, jakieś szumy. Dziwne dźwięki. Znaczy, że jednak coś można zniszczyć, zaatakować. Ale to jeszcze wszystko w swoim czasie. Włączyć czy wyłączyć? O, to jest pytanie. A, myślałem, że to sobie tak po prostu dla beki zniszczę. Nie ma! Nie mogę! O, jest, pięknie. O, ja modonitownic wziąłem. Okej, okay, czyli żeśmy włączyli teraz blokadę. Dzięki czemu teraz jakieś dziwne klatki tam zostały przenoszone. Jakby się zaczęła jakaś fabryka klatek dla kotów. Poważnie, to wygląda jak fabryka dla klatek. Dobra, nieważne. Idziemy sobie dalej. Chyba powinniśmy zejść na dół. O ile nie robię błędu. O, wzmacnia 3 refleksu. Z tego co ja w ogóle nie używam, więc to jest już mniejsza z tym. Ale teraz chodzi mi o to, żeby coś zrobić dalej, bo włączyłem czwarty sektor. I coś się nagle wydarzyło, ale co to w ogóle ma znaczyć? Widzę, że tam się drzwi otworzyły. To znaczy, że teraz trzeba tutaj iść. Oho. Się kolega nam ładnie tutaj rozlał w bezkształtną masę krwi. O, krzesełko. Można usiąść? A my chyba byśmy tutaj już byli. Tam chyba ze 2-3 odcinki temu. Bo sobie przypominam. Albo nawet odcinek temu, bo wiecie, ja nie muszę wszystkiego pamiętać dokładnie, ale to chyba mogło być odcinek temu. Prędzej. Dobra. O, kolego, kolego, mogę ci łeb odstrzelić? Tylko to czekaj, tak spróbuję. Czyli tylko tyle tak działa, że się możesz troszeczkę wykrwawić. Ale i tak już jest trupem, więc i tak mu nic nie zrobimy. Na chwileczkę, drzwi się otworzyły. O, pancerzyk. Akurat nam go już brakowało. Na tyle dobrze. Tam mamy wrogów. Rzuciłbym granata. Coś im to nie dało.
A, kozaki z was. Nie zabijecie mnie. Nie dacie mi rady. Od tego zacznijmy. Chyba, że już macie na tyle ustalony plan, że mnie pokonacie, to wtedy macie szczęście, ale i tak nie dacie. Zatrzymaj Vaneka. Jakiego Vaneka? Ciebie już popieprzyło. O kurde. Mają tu dość mocną broń. Czekaj, rzuć granat, tak będzie lepiej. Dobrze, kolega dostał. A, trzeba drugiego kolegę tutaj, wiecie, ubić. No patrzcie. O, zdechł akurat. A my już prawie tracimy pancerz. Więc mamy jeszcze większy problem. Chwileczkę, tam już nikogo nie ma. Czyli tu jeszcze się gdzieś kryją. No gdzie wy jesteście? Dobra, to zdechli. O, tam. O kurde. Jeep, palicie się. Dobra, to było genialne. I tak mogłem od razu zrobić. A tak to nie wiem, co ja odwaliłem tam. No co tak mnie kurde blokuje? No, come on, come on! Chwileczkę. W samą porę rzuciłem tym granatem. Dobrze, przypięte! Porządnie. Tylko i tak jeszcze spotkamy paru wrogów. Więc nie cieszmy się za szybko. Nie napawajmy się tą krótką, zwycięską ręką. No i tak ich przyjdzie tu więcej. A patrz, 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 patrz. Jep, o kurde. A! Fuck. Dobra, dobra. Oni tu będą nawalać. Dobra. Broń się pięknie sprawuje, jeżeli chodzi o przypinanie wrogów. Naprawdę, nie no, rewelacja. Chwileczkę, tutaj mamy karabin szturmowy. Trzeba ammo pozbierać. A po takich typach jak oni właśnie, to trzeba posprzątać, bo szkoda zostawiać takich rzeczy, a one się mogą przydać. Po prostu po to, żeby ich wybić. Chociażby nawet. Och, wpyte. Coraz gorzej może to być. Ty, jakim... O kurde. Apteczka, apteczka, kolego. Szybko padł. Lepiej na kucaka. I lepiej korzystać z tych beczek. Jep, poszło. I już nie żyje. Dawać to ammo w redoty. Dobra. Jep. Jeb wam z tych eksplodówek. Niech cię diabli. O. Ucichło. Bitewny zgiełk ucichł, więc nam się udało. A my teraz weźmiemy sobie tego granata. Coś jeszcze. Ty jesteś pierdolonym kamaszem. W ogóle co to znaczy kamasz? Ty masz jakieś kurde chyba urojone słowniki w tej pustej głowie. Co? Kamasze. Typa już chyba nie wiedział co powiedzieć. O, ammo. No to teraz już mamy sporo ammo do karabinka. Nawet nam się bardziej opłaca z niego nawalać. Tylko minusem jest taki, że nie mamy pancerza. A to znaczy goodbye piękny świecie. Okej. No szfak. Cichutko. A nawalać, nawalać. O fuck. Rzuć, rzuć granatem. Debile rzuciły granata.
Aha, czyli tak działają te miny, ale ja chcę granata. O, granaty podpalające, dobrze. Jep! Dobra. No chodź, że tu. Dobrze, zginął. Z godnością, następny, następny. Dobrze! Jeszcze rzucają granatami. Nie poddają się lamuski. Ty, tutaj z shotguna będzie nam tu pojeździć. O, już dawno padłeś. Dobra. Lepiej bądźmy czujni, bo jeszcze mogą nas wydymać. A tego nie darowałbym już sobie. Przybierzemy sobie ich amunicję. Dobra, można wstać już bez przesady. Coś tam się kryje. Jakaś wiadomość. Patrzcie, nie można tego wziąć. Jakie zbugowane gówno! O, trzeba było to wybić. Jak ja jestem dobry, no już myślałem, że sobie tak od razu wezmę, ale trzeba to wybić, tak, od razu. No, zajebiście. No i niszczyć cudze mienie, aż warto. Takie też, oczywiście. O Boże. O, jak mi przykro, że tu wszystko teraz niszczę. Czekaj, może pobawimy się w takiego trochę wariata niszczyciela. O, klawiatura. Krzesło. Dobra, starczy, 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 bo jeszcze tutaj utkniemy niepotrzebnie. A my mamy tutaj rozprawiać piękną akcję, a nie jakieś kurde mokre wieszoki pełne krwistej kurtki. Nieważne, nieważne. A co to jest? Przewróć obiekt. Fuj. Wywróciłem to spalone gówno. Gorzej niż naprawdę mumia. Już gorszej mumii nie widziałem. Ale zaraz, 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 zaraz. My się chyba wracamy. No właśnie. Się zbugowałem jeszcze niepotrzebnie. Ależ tu już byłem. Weźmy tą apteczkę, żebyśmy już nie narzekali na to, że mamy tak mało życia. No tak, szwendamy się w kółeczko. No jakby inaczej nie mogło być. No, tu już byliśmy, widzicie? Ło, jaki jump. No i co teraz? Bo ja nic z tego nie ogarniam. A może jak gdzieś jest jakieś przejście, tylko no wiecie, my o tym nie wiemy. No zapal tą latarkę, kurczę kolego. Nie wiesz co ty robić z tą latarką. O, tu mamy drzwi, no proszę. Ciebie też zabijesz, maciarzu. Chodź tu, wybiłem ci już szybę, łeb ci też rozbiję. Ty chuje gniocie. Co ty robisz? Coś ty odpalił. No wychodź stamtąd. Chwileczkę, odsunę się. Jaki piękny, świetlisty, brzydki, brudny ryj. Co, synku? To jest jego syn! Boże, gorszego kartofla to już pani widziałem. Twój ryj to już jest kartofla. Jego to jest kurczę młody ziemniok. No szybko, kolego! Nie mam czasu. Chcę ci tylko rozjebać ten brzydki ryj. Już, starczy już. A ten to coś chyba palnikiem robi. Palniki to tylko w BF-ie. Pamiętaj, kolego. Dobra, już mi się nie chce patrzeć na ten twój zasrany, brudny face. Szkoda mi czasu na takie twoje parady. Masz pecha, twój synek już jest odkażony. Nie dasz rady, a ci odstrzelę tylko łeb. Ja ci odstrzelę łeb, mówię ci, kolego. O, dobra, idzie, idzie.
Dobrze. Lewatywę ołowiem! Ohohoho, jaki pocisk! Dobra, za te słowa kolego to ty już naprawdę nie żyjesz. O, patrzcie, siłuje się z nami! O, pokazuje swoje prawdziwe oblicze żołnierza, a tak naprawdę jest głupim ziemniakiem. Jeb! Co, nie trafiliśmy? Spamujemy, spamujemy myszką. Ty, 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 siłuje się. Już trzeba ci ten łeb odstrzelić. Jeb! Poszło! I nie masz łba, debilu! Poszło, poszło pięknie. Zatrzymaj Waneka, cel osiągnięty. Bardziej to mogłoby nazwać odstrzel headshota Wanekowi. No, mi to by lepiej brzmiało, ale tak też może być. Jeszcze mu sadznę granata. Jeb. Pal się, suko! Nie, naprawdę piękna akcja. Dobra, idziemy dalej. Jego zwłoki się już palą. Śmierdzi jak... nie powiem czym. O, mutanty, mutanty. Cioty mutanty wróciły. Dobra, nakłócanego. I uważać na mutantów. I latarkę. O, kolega. O, nie przeżył, przykro mi. Kurde, przeładowywuj to szybciej. Zabezpieczenie w przechowalni. Kurde, teraz to aż się ciężko tutaj będzie szwendać, bo tutaj te mutanty wszystko zrobią, żeby nas zabić. Tutaj idziemy, tutaj. Chyba tutaj. Nie, to jest tylko po prostu komora. Można się w niej zamknąć. Jak miło. Nie, ja tu nie będę mieszkał. To nie moje mieszkanie. Nie, za małe. Takie trochę jeden na jeden, jak w Minecrafcie. Dobra. To są jakieś pozamykane komory. Ktoś tam pewnie jest. Okej. Okay. Na górę, na górę, kolego. Wofak! No znowu przeładowanie. Zabij to gówno. Ja pier... jaki parkour. Ty. Leżeć mi tu. Zaraz was będę pociskał czym innym. Kurde, muszę uważać. Bo im bardziej będę obrywał tych debilów, to będę miał mniejsze szanse na przeżycie. A nie chcę ginąć, uwierzcie. Czekajcie, zrobimy taki myk. O! Jaki jump! To było naprawdę piękne. Uważaj. Dobra. No nie chciałem SMG, informacje chciałem, dobra. Jest. What? O. Pff. Możesz sobie teraz... Czekaj, pokaż ryj. Boże, jakie to tempe. Nieważne, idziemy stąd. Nie chcę mi się z tym walczyć. Aha. To zniszczone, czyli jesteśmy w dupie. Mówiąc łatwiej. A coś to chyba trzeba zrobić, właśnie. Takie buty. Okej, czyli zaraz nam tutaj się otworzą drzwi. Nieprawdaż? No i gdzie te drzwi się otwierają? O, chwileczkę. Chyba, że tylko... Wow. Kurde, wbijają się tutaj nieźle. No chodźcie tu. Pobawimy się. Celuj, że bardziej, no. Ej, patrz, no wbijam im co chwilę, a oni nic. Ej, na te mutanty to nie działa. Dobra, działa jednak. Ty, kurde. A kolega się zbugował. Dobra, nie żyje. Ilu jeszcze was tu będzie? O, tam kolejny. O! A, fuck!
Uciekaj, 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 uciekaj. Kuźwa. No, szczytego brakowało, no. No i mam bardzo mało HP. Teraz to trzeba uważać, to naprawdę porządnie. No, come on. Dobra, trzeba je tutaj tylko. Uciekają bidulki. Ło! No, przypięty. Tak dalej będę pudłował, to zmarnuję szybko to ammo. Ło! Kurde. To było ekstremalne zabicie. O, mają HP, jak miło. Tylko co dalej mam robić, bo wiecie, ja już prawie nie w temacie. Okej, okay, materac, wszystko rozumiem. To było jakieś... A, tak sobie podawali żarcie. Miło. Przynajmniej to była jakaś przyjemna atmosfera. Przeszukajmy jeszcze inne komory, bo mogą w nich być jakieś tajemne upgrade'y. O, to jeszcze nie byliśmy, czyli tutaj może. Nie, nic tu jednak nie ma. A więc co dalej? Co to było? No kurczę. O, kolejny. Kolejny. Według mnie poruszają się trochę jak Spidermany. Fuck. Dobra. No znikaj stąd, szkodniku. No patrz, jakie uparte zołzy. Zdychaj. Dobra, przyjdzie tu następne gówno. Zwalaj! Syfiasty gównie. Fuck. Ciul. Już prawie po mnie. Nie no. Naćwiekowałem ich tymi pieprzonymi strzałami. Co zresztą mi tak mi to gówno daje. Bo nie wiem dalej co mam robić. Do cholery. O, zginęło na hita. Może być. A ja tak z paniki strzelam. W ogóle takie what the fuck. No ludzie, no. Chcę w końcu finału jakiegoś. To tak nieskończoność nie będziemy tego ciągnąć. Albo po dobroci mi dacie jakieś wskazówki albo sposoby na wydostanie się stąd, albo będę w dupie przez całą wieczność. Ja będę przeglądał te wszystkie komory po kolei, dopóki nie znajdę ich wszystkich. Słyszę kolejne mutanty. Co mnie to niestety denerwuje. Dobra, zamienimy to na SMG. O, pięknie. Teraz to się będzie strzelało. Chodź tu. Come on. Dobra, zdechło. Ale one będą się spawnić, nie? Tam trzeba iść. Nieprawdaż? Nieprawdaż? No i dobra. W końcu jest co do roboty. O ile się nie mylę. Tak jest, dobrze. Teraz dobrze idziemy.
O, karabin szturmowy. Ale to bym sobie zamienił za... O, za to. Bo to mi nie będzie już potrzebne. Jakie wyposażenie! Strzelba automatyczna. To sobie zamienimy za... Za snajperę. To mi się już w sumie nie przyda. No, teraz to mamy ekup z prawdziwego zdarzenia. No, pięknie. A, czyli tutaj mamy takie wyposażonko, dość porządne. I coś czuję chyba, że to będzie ostatni odcinek, dlatego trzeba się skupić na tym, co robimy. Spokojnie, kolego! Terry Halford. A, wężowa pięść, witam, grubasa. Nie wiem. W dupie mam to. Najważniejsze, że żyjesz. O, słyszę muzykę. Taką trochę lipną, ale może być. Aha. O, warto wiedzieć. O, co masz? Jaki prototyp? Co? To będę strzelał gównem? O, jakie bydle. No, bydle, jakich mało. Broń energetyczna. Łoż ty. O, w pytę! Co to kurwa ma znaczyć? What the fuck? No i tyle zostało po naszym Halfordzie. Za chwileczkę. Chcę moją kara szturmową broń. Cholera jasna. No żeśmy zostali normalnie wyrolowani. Szybko nam umknęła ta wężowa pięść. Szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się, że aż tak szybko nam zniknie. Kurde. O, biedactwo, biedactwo. No i zabrał mu tylko głowę. Dziwne, czemu tylko głowę mu zabrał. Dobra. Widzę, że się szykują tam do niezłej bitki. Zaraz przetestujemy tą broń, więc wiecie. Jep. O kurde, jak to pociska tu. O. No nieźle, nieźle. Ale to ma bardzo mało ammo, z tego co widzę. Naprawdę... Jep! Ło kurde, co to z nimi robi? Masakra. Wow! Jeszcze wybuchło. Kurde. Normalnie broń zabójcza. I to naprawdę do bólu zabójcza. No szkoda, że tylko jeszcze mam 5 naboi. Naprawdę wielka szkoda. Dobra, chyba teraz tutaj idziemy. Trzeba robić porządek. O, wpyte. A, drzwi zamknij. Żebyśmy nie mieli żadnych niespodzianek. Dobra. Dobrze, już cię to w kości zamienia. Trafi. Jep. Dobra, nie mamy już tej broni w sumie. Znaczy znajdziemy do niej na pewno ammo kiedyś. Ale chciałem przetestować, wiecie, broń naprawdę doskonała. To jest kurdek. Zniszczenie zła w Gothicu 2. Poważnie. Ma takie podobne działanie. Że kurde, nic z niego nie zostaje, tylko kości. Dosłownie, kości. Dobra. Łoho! O kurde. Takie gówno trzeba wybić już. Dobra. O kurde. A, fuck, 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 fuck. Dobra.
Teraz uważaj na siebie. Uważaj. Bądź ostrożny. Następny raz. Skubani się bronią. Nie brak im odwagi, ale rzucę granata. Dobrze, tamten się pali. O, zdechł. O, żeż w dupę. No chodźże tu. Chodźże tu, chodźże tu. No patrz, nie ma go. Czekaj, rzucę mu granata. Dobra, pali się. No. I zdjęliśmy go stamtąd. A teraz już chyba wiemy przynajmniej gdzie iść. Bo wcześniej to żeśmy za Chiny nie ogarniali. Nie, to jest to samo miejsce. No i widzicie, widzicie? Teraz to ja już szaleję momentami. Dobra. No i co? Tu już nic nie działa. O, proszę, mamy nasze wejście. Okej. Ciekawy jestem teraz, co niby możemy z tym zrobić. Ty patrzcie. Łooo, kolego, kolego. O, byłeś zbyt pewny siebie. O, i ten też zdechł. Nie ma. Jestem niezwyciężony w tej bitwie. I nie dam się pokonać takim łajzom jak wy. Więc darujcie sobie. I krótka piłka z waszej strony. Zdychacie od razu na moim miejscu. No szybciutko. Jest pancerzyk. O proszę. Gdzie myśmy zostali tak wykryci? Ty! Ten tak nawał na ślepo. O, nawet nie dał rady dobrze granata rzucić. Ciutko się zrobiło. Poszło. O, skaczemy. Więcej będzie tu żołnierzyków. Za mało was, o właśnie, za mało was tu było. Przeładowanie. No, koledzy, koledzy, chodźcie, chodźcie. Tutaj też. Już po problemie. Czy wam jeszcze mało? Mało. Jeb. O, tam jeszcze. O, to był ten grubas. To myśmy chyba już byli też. O kurde. Nawalaj to ostro. Trzeba uważać, żebyśmy nie zostali zaskoczeni przypadkiem. Teraz to gówno strzela. No, całe ammo poszło. Teraz SMG. No i widzę, że kolega nie ma zamiaru się poddawać. No, padło. W końcu. Chwileczkę, przyszło nam trochę amunicji. O, o co nam chodziło. Biegniemy dalej. Trzeba to jak najprędzej skończyć. Tak bym to już powiedział w sumie. What the f... Ja pierdolę. Trochę jak łeb Jezusa, ale dobra. Przykro mi, żeś tak w takich męczarniach zginął, więc tam, no, główko, spoczywaj w pokoju, bla bla bla. Co my tu mamy? Zapal latarkę. Idziemy sobie teraz tutaj. What? Jakie dziwne pomieszczenie. Okej. Coś czuję, że mnie tu czeka coś... Nie, naprawdę... Mega ultra nieciekawego! Fuck! Otwórz!
Da fuck! Znikaj! Jezu. Co to było? Jakieś gówno z robota. Chciałbym już ammo do tego, ale widzę, że nie doczekam się. Kurde, to będzie cały czas odrastało. Dobra. Czyli to są te nasze maszynki. I pewnie mamy się posługiwać tamtą bronią, z której już całe ammo zmarnowałem. Nie, może być. Ło! Żeśmy wypadli. Co teraz? Tak po schodach mamy sobie po prostu iść. No i co? O, coś widziałem. Uważajmy, uważajmy, żeby nas nie zaskoczyło tak przypadkiem. Potem. Jak tu ciemno, latarkę zapalaj. No, wracamy się. To co ja mam robić? Tyle wiem, że mam tu jakieś drzwi. A tak się nie dostaniemy. Więc coś musiałem przegapić. Nie ma. Nic nie ma. Co by mogło, nie wiem, nam tutaj. Mhm. To się nie rozbiło. Okej, to ja już nie wiem, co mam dalej robić. No to może jeszcze raz sobie zaskoczę. A tutaj, dobra. Już lepiej. Widzę, że się szykuje kolejny długi odcinek z Fira. Nie powiem, że jakiś znowu mega krótki. Won mi stąd. Okej, ładuje nam się. Mogłoby to się już skończyć, szczerze mówiąc. Bo już mam naprawdę tego dość. Znowu. No tak, pewnie, spokojnie. Beckett? Jak ona się nazywa? Kurde. Stoke? Dotrzyj do transportera. Mhm. Czyli to jeszcze nie koniec. Okej. Jakaś kamerka klęca. Ktoś chyba vloga kręcił. O, sorry! Ja, że wam przerwałem w nagrywaniu vloga, jak być debilem. To też gówno zniszczę. Bo to pewnie od kosmitów. Chwileczkę. Tu są jakieś drzwi. A, pełno gruzów. Znowu wracamy do przedszkola. No bez jaj. Już chyba byśmy tu byli, nie? Byliśmy już tu, nie? Tak czuję przynajmniej. Wow, 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 kurde. Jak nas tu pojechali. Nie ma już po was. Cholera, apteczki by się przydały. Myślałem, że już tu granatami rzucają. A, to są nasi, dobra. Dobra, jest. Pięknie. To już koniec misji. Musi być koniec misji. Czyli koniec odcinka, nie? Aha. No szkoda tam. I tak mi go nie jest szkoda. Okej, okay. A kom? Co to ma znaczyć, kobieto? Bo ja nie rozumiem tego w ogóle. Mhm. Dobra! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 10 odcinka, trochę taki wężowy odcinek. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie mu ocenić, skomentować, zasubskrybować. I powiem wam, odcinek był mega. Lepszy od tamtego, powiem wam szczerze, ale coś czuję, że w następnym odcinku, nie wiem, może za 2 dni nagram, albo za 3, będzie chyba lepszy. Może to już nawet będzie finał. Trzymajcie się, na razie, miłego wieczoru. Yo!